Witam na moim kanale. Dzisiaj Szymon pokaże Wam, jak zrobić w domowych warunkach masło. Co nam będzie potrzebne? Śmietanka 30. Proszę, to jest śmietanka 30. My tu mamy dwa opakowania po 330 ml i będzie potrzebny słoik. Teraz śmietankę wlewamy do słoika. Ważne, żeby śmietanka była w temperaturze pokojowej. Nie może być prosto z lodówki. Wlewamy ją ładnie do słoika. Teraz zamykamy słoik. I potrząsamy słoikiem, tak jak to Szymon robi. Popatrzcie, bardzo potrząsamy. No, minęło jakieś 7 minut. Mamy już masełko zrobione. Szymon, otwieraj. Przygotujemy sobie miseczkę tutaj, tak, sitkiem. Szymon otwiera. I będzie teraz masełko tak przez sitko cedził do... Podtrzymam tą sitkę. Całe masełko, no, tak wejść, tak żeby padło. O, o, widzicie, ono jest takie płynne troszkę. O, mamy tu już masełko zrobione. Teraz masełko będziemy przekładać do zimnej wody. Maślaneczka do lodówki i do wypicia, jest tu miseczce. Podaj Szymon miseczkę z zimną wodą. O, ślicznie. I teraz przekładamy do zimnej wody. O, tak. Tu jeszcze wyschrzep to masełko z tego, ładnie wyschro. I będziemy w zimnej wodzie wyciskać pozostałości maślanki z masełka. Wyciskamy ładnie, tak? Jeżeli już troszkę ta woda się zabarwi na biało, musimy ją zmienić na czystą. Za każdym razem, jak woda się robi coraz bardziej mętna, trzeba będzie ją zmieniać i wyrabiamy to do momentu, aż woda będzie całkowicie przeżyczysta podczas wyciskania masełka. No, widzicie, Szymek to wyciska i cały czas uwalnia się maślanka. I za każdym razem, jak zmieniacie i dolewacie zimną wodę, to masło się robi coraz bardziej twarde. Masło już mamy gotowe, zobaczcie, jakie piękne. Teraz będziemy je przykładać do foremki. Tu mam taką foremkę, zobaczcie. Powolutku. Dobrze lubić, żeby się kształt ładnie zrobił. I za chwilę Wam pokażę, jak wygląda gotowe masełko. I tak oto z 660 ml śmietany 30 wyszło nam prawie 220 g masełka domowego.